zaledwie tydzień minął od zdobycia przez Polaków mistrzostwa naszego globu, a niektórzy z nich, ci w czarno-czerwonych koszulkach, już są na parkiecie. Inni tam pod tablicą leczą kontuzje. W jakim stanie znajduje się drużyna polskich mistrzów świata? Zależy, o kogo pytać. Na finałowym meczu Memoriału imienia Zdzisława Ambrosiaka pomiędzy Politechniką Warszawa a ASEKO Resowią Rzeszów obecnych było aż 4 czempionów, lecz nie wszyscy wystąpili na boisku. Delikatne problemy z Achillesem, nic groźnego. Ale tak jak mówię, no 2-3 tygodnie i będę sprawny 100%. Drugi z nieobecnych na parkiecie jedynie odpoczywa, choć zapewnia, że długie przerwy mu nie służą. Ja za graniem w siatkówkę i tak już tęsknię, także więcej wolnego nie potrzebuję, a jeżeli to więcej wolnego bym miał, to później ciężko byłoby wracać z tymi wszystkimi zakwasami, no i wolę zachować już ten rytm treningowy. Choć Rafał Buszek i Dawid Konarski pojawili się na parkiecie zaledwie tydzień po finałowym zwycięstwie nad Brazylią, przyznają, że krótkie okresy regeneracyjne są po prostu wpisane w siatkarski fach. No nie było tego czasu za bardzo, ale no niestety jest taki terminarz i musimy się do tego dostosować. Każdy wiedział, jak to będzie wyglądało. No jeżeli każdy chce grać w reprezentacji, a chce i grać, gramy potem do swoich klubów, wracamy, to wszyscy muszą być gotowi na to, bo też klub wymaga też oczywiście od nas, żebyśmy przyjechali i grali, a nie przyjechali i odpoczywali sobie w klubie. Równie dynamicznie jak regeneracja fizyczna przebiega wśród naszych kadrowiczów regeneracja mentalna. Reset mentalny był 2 razy po mistrzostwach, także więcej już chyba nie potrzebuję. Na czymkolwiek ów reset polegał, szybka regeneracja jest niezbędna, bo kolejny sezon z Ligą Światową, Pucharem Świata i Mistrzostwami Europy będzie morderczy. Najpierw trzeba się w tej reprezentacji znaleźć, a jeżeli już tam będziemy, no to naprawdę ilość tego grania, no mam nadzieję, że już ligi nie powiększą do następnych zespołów, bo po prostu będziemy padać już. W obecnej formie atakujący Resowi może być spokojny o miejsce w kadrze, choć po opuszczeniu jej przez 2 weteranów, Ignaczaka i Zagumnego oraz Filary, Winiarskiego i Wlazłego, kolejka do reprezentacji może być wyjątkowo długa i składać się zarówno z młodego narybku, jak i doświadczonych zawodników. Ja zawsze jestem gotowy do gry, nigdy nie było takiej sytuacji, że odmówiłem gry w reprezentacji, także no, zobaczymy, co się będzie działo. Na uzupełnienie kadry trener Antiga ma parę dobrych miesięcy, ale najważniejsze jest, aby w tym czasie sprawdzeni zawodnicy zdążyli dojść do siebie, bo cele są jasne. Same zwycięstwa, cieszyć się grą i oczywiście no, znieść, że tak powiem, no, puchar do góry, złote medale, nie tylko w lidze polskiej. Czego naszym asom wszyscy życzymy. Z Areny Ursynów w Warszawie, Marcin Wyrwał, Onet.